Witamy już obie drużyny. Przypomnę, dzisiejsze zawody poprowadzi trójka syn. Kto podał? Trzymaj! Nie można! Brawo! Jedź! Dawaj, co się wydać? Polu! Brawo! Kibek! Weźcie tam na mnie! Jedź, jedź! Nogu! Nogu! Podaj to pin! Podaj, Prochu! Dzień dobry, witam wszystkich. No trudne spotkanie, no wyjazdowe. Karczew, dobra drużyna, solidna, która ma swoje atuty. No i dzisiaj je pokazała. Po stałym fragmencie objęła prowadzenie, podwyższyła na 2-0 i musieliśmy szukać swoich okazji. Jedną okazję zamieniliśmy na bramkę, no ale czasu nam zabrakło, żeby pokusić się o coś więcej niestety. A jak ocenia pan Escole, o co ona walczy w tym sezonie? Bo wiem, że w ubiegłym była w czubie tabeli, prawda? Tak, byliśmy w czubie tabeli. Obecnie jesteśmy po gruntownej przebudowie składu. Z osób, które w zeszłym sezonie grało, zostało 3. Więc no, cele, ciężko powiedzieć, cele będą się klarować względem ligi. Póki co musimy scalić drużynę, musimy ją zbudować, pokazać jak my pracujemy i co chcemy robić, bo wiadomo, że nasza praca jest specyficzna i trochę odbiega od innych. Jak to wszystko gdzieś przepracujemy i ten czas, którego niestety nie mamy, upłynie, będzie lepiej na pewno i wtedy będziemy mogli mówić o jakichś celach. A jak ocenia pan naszą drużynę? To znaczy Mazur Karczew, na tle przeciwników, z którymi graliście do tej pory, jak pan ocenia Mazura? No Mazur Karczew przypomina mi trochę Orła Baniochę. Też ma taki styl, gdzie idzie wysoko do pressingu, chce tą piłkę odzyskać i spróbować to zamienić na bramkę. Ma tam część zawodników na to widać przydzielonych, no i część obronna, tak mają to podzielone, że tutaj ta część broni, ta część atakuje. No i tak właśnie mi przypomina tą drużynę. Myślę, że tutaj u siebie, gdzie naprawdę solidnie wyglądają i mają swój pomysł na grę, będą punktować i będą pewnie się bić o najwyższe cele. No jeszcze jedno, o smaczki kadrowe. W waszej drużynie występuje Luka, który był w Mazurze, czy jest bardzo przydatny. I czy kojarzy pan Prochowskiego, który u nas gra, jest wychowankiem Escoli? Jest wychowankiem Escoli, tak, z Filipem sporo gdzieś tam spędziliśmy też czasu.
co mogę powiedzieć, no, jest to fajny zawodnik, który ma swoje atuty, bo na pewno to jest szybkość z piłką i bardzo dobre uderzenie. Z tego dzisiaj skorzystał, bo tą pierwszą, drugą bramkę, przepraszam, dograł do wzdłuż linii i na 2-0 podwyższył Karczew. Jeśli chodzi o Lukę, Luka to jest fajny zawodnik, doświadczony, który ma dużo atutów, jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie. Jeśli chodzi o umiejętności fizyczne, wiadomo, ich nie ma, ale my jesteśmy taką drużyną, że potrzebujemy zawodników technicznych. Mam nadzieję, że jego potencjał wykorzystamy, czy teraz, czy później, no i doświadczenie, które gdzieś tam niewątpliwie ma. Pojedynek zaczął się dla nas bardzo dobrze, bo gdzieś ta bramka na 1-0 w fajnym momencie, później na 2-0 i w drugiej połowie możemy podwyższyć na 3-4, gdzieś brakuje chłodniejszej głowy, no i to myślę, żeby zamknęło mecz. Później bramka wpada po rykoszecie, robi się 2-1, czerwona kartka i kompletnie niepotrzebna nerwówka, która trochę była na nasze własne życzenie. A jak oceniasz Eskolę, jak dzisiaj zagrała i czy cię zaskoczyła czymś? Czy to, że występował w niej Luka, to było ułatwienie, czy wręcz przeciwnie? Nie, no skupialiśmy się na całym zespole, nie na poszczególnych zawodnikach. Gdzieś niektórych zawodników próbowaliśmy indywidualnie do nich podejść, ale jako całokształt patrzyliśmy na zespół. Zespół na bardzo duży plus, jeżeli chodzi o kulturę gier. Mamy jakiś pomysł na chyba już lidera na Mazowie, którą zagramy w sobotę, tak? Tak, do każdego meczu przygotowujemy się inaczej, gdzieś tam pod przeciwnika, więc jakiś już pomysł jest i na pewno od następnego dnia treningowego, czyli od jutra, będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na Mazowie.